Cześć, mam na imię Terka i witam się z Wami w szóstym odcinku mojego dziewiarskiego podcastu. No cześć, no strasznie dawno mnie nie było, ale jak możecie sobie wyobrażać, życie jest dosyć intensywne. Cieszę się, że znalazłam chociaż chwilę, żeby coś nagrać, bo po prostu projektów skończonych mam całą masę, a mam dosyć mało czasu dzisiaj, żeby nagrywać, więc może będzie taki krótszy odcinek. Więc nie przedłużając, cieszę się, że mam chwilę, cieszę się, że jesteście i już Wam opowiadam, co udało mi się skończyć w ostatnich miesiącach. Przede wszystkim no, listopad i grudzień były totalnie zdominowane przez wszystkie projekty świąteczne. Jak możecie się domyślać po obejrzeniu mojego ostatniego podcastu, naprawdę miałam strasznie dużo projektów i przysięgam, jest to ostatni rok, w którym sobie wymyśliłam, że dla każdego zrobię ręcznie robione prezenty pod choinkę. Nigdy tego nie powtórzę. Nie ma szans, żeby nie było. Jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa z tego, że mogłam obdarować moich bliskich takimi, co by tu nie, dużo nie mówić, no, ręcznie robionymi z sercem przedmiotami. I wiem, że też wszyscy obdarowani korzystają i są zadowoleni i jest im ciepło, więc no, to bardzo mnie cieszy, ale jednocześnie no, bardzo dużo pracy ode mnie to wymagało. Z oczywistych przyczyn nie mam tych skończonych uzierków przy sobie, ponieważ są ze swoimi nowymi właścicielami. Ale tak czy siak zrobię takie krótkie podsumowanie, co mi się udało. Jeżeli będę miała jakieś zdjęcia, to tutaj się pewnie pojawią. Przede wszystkim zrobiłam 3 pary Sunday Socks z włóczki Peruvian od Phil Collany w kolorach czarnym, juicy green, czyli soczysty zielony, i chai, taki herbaciany. Dla moich sióstr, no to wiecie, Sunday Socks, pewnie część z Was też robiła te skarpetki od Petite Knit właśnie na święta. One są dobre, dlatego że są, w sensie są dobre jako projekty, szybkie projekty prezentowe, nazwijmy to, ponieważ są robione na grubszych drutach, 4 mm i też z grubszej włóczki. No i w domyśle to są takie skarpety do chodzenia po domu, nie do zakładania w buty, no ponieważ są trochę za grube, żeby jednak wejść w taki standardowy but, chyba że ktoś ma buty o rozmiar większy. Dzierga się je przyjemnie, właśnie szybko. Zdaje się, że nawet liczyłam, ile zajmuje mi wydzierganie jednej pary i to wychodziło jakieś 8-9 godzin? Chyba tak. Znaczy no to w sumie jakby cały dzień pracy, no nie? Więc nie to, że tak bardzo szybko, rozłożono oczywiście na 10 tysięcy mikro, tam jeden rządek, ale jakoś się udało, więc tak, te 3 pary skarpet, no i dziewczyny są bardzo, bardzo zadowolone. Skarpet, pozostając w temacie skarpet, też dla mojego brata zrobiłam skarpety. Zrobiłam je z darmowego wzoru Espace Tricot. Aha, bo może jeszcze tak powiem, że kombinowałam, jakby to zrobić, żeby z resztek po tych Sunday Socks zrobić jakieś jeszcze skarpety. No i ważyłam właśnie te motki, które mi tam pozostawały, te resztki, żeby jakoś wymyślić, jaki wzór byłby odpowiedni. No ale tak czy siak zostało mi za mało po prostu wełny, żeby zrobić skarpety, i to jeszcze w męskim rozmiarze, bo właśnie chciałam dla mojego brata. No więc musiałam dokupić oczywiście, ale kolorystyka została ta sama, żeby no maksymalnie wykorzystać to, co mi zostało. I zrobiłam właśnie Satin Slipper, to jest darmowy wzór od Espace Tricot, który znalazłam na Ravelry. Są to skarpetki z takim drobnym żakardem, wrzucę tutaj zdjęcie. No i tą parę, muszę przyznać, narzuciłam chyba w Boże Narodzenie, a skończyłam nowy rok, ale na szczęście właśnie widziałam się tam z moją częścią rodziny dopiero później, właśnie w tą przerwę noworoczną, także nie było to takie straszne opóźnienie i mój brat też jest bardzo zadowolony ze swoich skarpetek.
coś, co było super, bo jeszcze będę z Wami się dzielić tym, co dostałam pod choinkę z różnych tam dziewiarskich właśnie gadżetów, ale mogę już zdradzić, że dostałam blokery i właśnie w rozmiarze XL także, więc już jego skarpetki zablokowałam na nowych blokerach, więc to i tak idealnie się złożyło, bo nie mam blokerów w takich rozmiarze tym 43-45 w domu, więc akurat się super złożyło. No to tak, to są cztery pary skarpetek, czekajcie, tu mam ściągę. Aha, zrobiłam dwie czapki, takie podstawowe czapki ściągaczowe, właśnie też tym ściągaczem 2x2, już po prostu naprawdę miałam tak dosyć tego wzoru, już mi uszami po prostu wychodził ten ściągacz, bo wszystko robiłam tym ściągaczem podwójnym i wiecie, no wiadomo, że to jest dobre na prezent, bo najłatwiej się dopasowuje też do kształtu głowy, tak no ciężko jest złe wymiary jakoś tak, wiecie, wziąć, czy żeby nie pasowało coś zrobionego ściągaczem 2x2. Znaczy oczywiście można, ale no jest to najbezpieczniejsze, powiedzmy. Więc już po prostu miałam tak dosyć, bo i skarpetki, i ta czapka też na drutach 4 mm, i skarpetki na drutach 4 mm, i wszystko właśnie podwójnym ściągaczem. No ale dobra, nie wracajmy do tego. W każdym razie zrobiłam dwie czapki. Mogłabym sama wymyślić wzór, ale posiłkowałam się też wzorem, który właśnie znalazłam na Ravelry, też był darmowy. Nazywa się 2x2 Head. Wszystkie ogólnie informacje szczegółowe o włóczkach, z których robiłam, wzorach, nazwach projektów, łącznie z linkami do właśnie projektów na Ravelry, znajdziecie w opisie tego filmiku na dole. Zawsze się staram tak dosyć szczegółowo tam uzupełnić, także jakby ktoś miał pytanie o wzory czy coś, to najpierw sobie sprawdźcie tutaj w tej rozwijanych informacjach, a jak nie, to oczywiście postaram się odpowiedzieć w komentarzach. I to były czapki dla mojego teścia w kolorze czarnym i dla męża mojej mamy i robiłam je z drops limy. Chyba się lima nazywa ta włóczka. To jest połączenie 65% wełna, 35% alpaka. Właśnie takiej grubości, tam jest chyba 100 metrów w 50 gramach. No jest taka klasyczna wełna, no z alpaką, taka wiecie, jedna z najbardziej podstawowych włóczek, ale no bardzo przyjemnie się ją przerabiało. Ona ma tą samą długość metrów w gramach, co ta włóczka Peruvian, ale wydaje mi się, że jest trochę cieńsza i się tak zastanawiałam, coś jak się porówna, wiecie, dwie nitki, to ta lima właśnie jest cieńsza i to pewnie jest przez ten dodatek alpaki po prostu, że ona jest taka, jakaś taka jednak się wydaje trochę cieńsza. Nie wiem, zastanawia mnie to. Ale chyba stąd to wynika, bo zastanawiałam się, czy może też te resztki po tej limie też mogę jakoś włączyć w te skarpetki dla mojego brata, ale właśnie przez to, że ta nitka się dosyć mimo wszystko różniła, no to stwierdziłam, że to nie będzie dobry pomysł, a zresztą alpaka na skarpetki nie wiem, czy by się nie wycierała za bardzo. No nie wiem, jakoś zrezygnowałam z tego pomysłu. Jestem ciekawa, czy macie takie doświadczenia z włączeniem aż tak jakby różnych włóczek. I to też mi pokazało właśnie ciekawie, że czasem jak szukamy zastępników do włóczek podanych we wzorze, no to ja zwykle właśnie patrzę wyłącznie na liczbę metrów w 50 gramach i tak tym się głównie sugeruje, a jednak, znaczy no to jest może oczywiste, ale tak jakby mi to przypomniało, że wiecie, no włóczki mogą mieć tyle samo metrów w 50 gramach, a jednak bardzo, bardzo się różnić wyglądem, strukturą i to właśnie, znaczy no wiadomo, że na przykład włóczki typu te blow yarns, takie jak, nie wiem, Drops Air albo Camaro ze Snefnuk czy coś, no to wiadomo, że w ogóle są grubsze jak na liczbę metrów w liczbie gramów, ale myślałam, że nie będzie aż takiej różnicy między właśnie tym, że włóczka jest 100% wełna peruwiańska, a 65% wełna peruwiańska i 35% alpaka, więc to było takie ciekawe odkrycie, tak na marginesie. I lecimy dalej, co jeszcze zrobiłam. Aha, zrobiłam te mitenki dla mojej mamy, ale to już pokazywałam. Zrobiłam szal dla mojej babci i to jest w ogóle mega śmieszne, bo ja, słuchajcie,
Zresztą mówiłam to w poprzednim odcinku. Ja nie uważałam, że jestem osobą, która potrzebuje ręcznie wydzierganego szala i totalnie zmieniłam zdanie. Jak tylko skończyłam szal dla mojej babci, to go założyłam i sobie myślę, o kurde, ale fajny. I teraz totalnie bym chciała zrobić taki dla siebie. Jeszcze ten wzór, z którego korzystałam, to był Curry Shawl od Sari Nordlund. Jest darmowy. Dzierga się go ściegiem francuskim, który teraz jest bardzo popularny, jeśli chodzi o szale i też swetry i inne tego typu. Nawet większe udziergi. No także to była po prostu naprawdę wielka przyjemność go dziergać, a też wielka przyjemność go założyć. I jakoś tak sobie pomyślałam, że nie wiem czemuś tak jakoś tak skreśliłam szale jako w ogóle kategorię rzeczy, które mnie interesują do wydziergania. I myślę, że może już na przyszły sezon chciałabym sobie właśnie też zrobić jakiś szal. Także nabrałam ochoty na ten szal. Mam nadzieję, że moja babcia z niego korzysta. Wiem, babciu, że mnie oglądasz i pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. I zaraz też zobaczycie, bo kolejną rzecz, którą zrobiłam, to były takie kapcie dla mojego taty. Wrzucę Wam to, jak one powinny wyglądać, bo nie zdążyłam po prostu zrobić zdjęcia finalnie, jak to wyglądało w moim wykonaniu. Dziergałam je z Drops Nepal i cały proces robienia tych kapci był tak wciągający. Słuchajcie, to po prostu jest tak niesamowity wzór, dzięki któremu nauczyłam się tyle rzeczy. On ma tyle takich po prostu smaczków w sobie, tyle takich detali. Jeżeli lubicie ten proces dziergania i wyzwania związane z konstrukcją, no to mega, mega, mega Wam polecam ten wzór. To jest po prostu niesamowite. To, w jaki sposób się tam używa rzędów skróconych, jaki jest właśnie sprytnie wymyślone to wykończenie i-cordem, szydełka się w tym momencie używa, no po prostu wow, no szczęka mi opadła, jak naprawdę robiłam kolejne etapy tego wzoru. Było to niesamowicie też satysfakcjonujące takie doświadczenie samego dziergania. No ale oczywiście akurat w tym przypadku totalnie przestrzeliłam z rozmiarem, bo oczywiście nie zrobiłam żadnej próbki, bo nie miałam czasu, bo już byłabym taka spanikowana, czy ze wszystkim zdążę. Więc w tym przypadku niestety totalnie przestrzeliłam z rozmiarem. Jeszcze na dodatek mi się wydawało, że mój tata ma rozmiar stopy 46 prawie, a on ma 44, więc wiecie, no zaliczyłam fail na całej linii. No i oczywiście moja babcia parę tygodni po świętach powiedziała, już wydziergałam tacie takie grubsze skarpety i jest bardzo zadowolony, a te sobie weźmiesz i sobie sprujesz. Więc chyba będę musiała drugi raz robić te kapcie. Z czego jestem bardzo zadowolona, bo naprawdę robiło się je ekstra. A tak jakby no nie chcę odpuścić, chyba że coś innego zrobię z tego Nepala, ale nie wiem, wtedy tak jakby tata nie dostanie prezentu. No nie wiem, jeszcze się zastanowię, co z tym zrobię. W każdym razie tak, no z całej jego takiej gamy tutaj widzicie prezentów była jedna wtopa, ale poza tym jakoś się udało. Także tak, no to głównie dziergałam w grudniu. Coś jeszcze, co zrobiłam szybko, to były rękawiczki dla moich chłopaków, bo tak nagle się jakoś zrobiło zimno, a ja przymierzam te rękawiczki z zeszłego roku. Wszystkie są oczywiście za małe, klasycznie. I akurat w sukurs mi przyszła Karolina Adamczyk Kropa, która dosłownie tego samego dnia, kiedy mi wpadła myśl, że kurde, muszę znaleźć jakiś darmowy wzór na takie proste rękawiczki dla dzieci, wrzuciła na swojego bloga wzór na proste rękawiczki dla dzieci, które dzierga dla swoich synków z kolei. Więc po prostu byłam taka uradowana, a jeszcze miałam w swoich zapasach jeden motek zielonego takiego merynosa Morbidone od... jak ona się nazywa ta firma? Real? Real Filati? Coś takiego. Takiego grubszego właśnie merynosa, z którym nie wiedziałam w ogóle co zrobić. I słuchajcie, akurat on starczył na dwie pary mitenek. Jedną zrobiłam w rozmiarze na 3 lata, a drugą na rok.
I mam tu tylko jedną, tą mniejszą, bo akurat starszak wyszedł, a druga ta, nie wiem, gdzieś się zgubiła. Ale no wiecie, no takie klasyczne, zrobiłam takie, mają dwie pary w tym samym kolorze, to jest trochę głupie, bo to się trochę myli. No ale nie, no jednak te są zdecydowanie mniejsze. Problem z tym moim młodszym synem jest taki, że on wszystko z siebie zdejmuje, do tego jeszcze przejdziemy za chwilę. Ale no, w razie czego są. Takie bardzo proste, bardzo Wam polecam. Wydzierganie takich mitenek to jest naprawdę jeden dzień, maksymalnie dwa, i to nawet jak się jest dosyć zajętym. Zajmuje to chwilę i ja przynajmniej wiem, że moim dzieciom jest naprawdę ciepło w ręce. I to jest ważne, o, można sobie tak wywinąć jeszcze, patrzcie, ale elegancko. A tutaj zrobiłam taki sznureczek, wiecie, łańcuszek, żeby przełożyć przez rękawy, ale jakoś mój syn to po prostu rozłączył w tempie ekspresowym. Więc to jeszcze mam z ukończonych takich szybkich rzeczy. W międzyczasie, jak już potrzebowałam przerwy nad tymi projektami, to posuwałam się z dwoma swetrami, które Wam pokazywałam i zaraz Wam jeszcze pokażę. Ale no też skończyłam już w tym nowym roku kolejne rzeczy, bo tak, w przedświątecznym szale narzuciłam na druty jeszcze czapkę Flip Flip Hat z zamiarem takim, że będzie dla mojego męża. Znając siebie i wiedząc, że ja dziergam trochę luźniej, narzuciłam ją na, jakby narzuciłam rozmiar M. Używałam dwóch nitek Merino od Dropsa, Merino Extra Fine i Baby Merino, i mogę Wam pokazać, bo skończyłam tą czapę. Ona wygląda tak, jest w kolorze bordowym. Ogólnie, jeżeli chodzi znowu o konstrukcję tej czapki, byłam mega ciekawa tej konstrukcji. Od kiedy Ewelina po prostu pierwszy raz wrzuciła na Instagrama zdjęcia, to po prostu wykończenie tej korony mnie super intrygowało. Może moje nie jest jakieś takie wyjątkowo udane, no ale widzicie, o co chodzi, że tu ma jest... O. No i no i właśnie, i robiłam ją w rozmiarze M ściągaczem 1:1, jakby miała mało ściągacza w życiu. I ją skończyłam niedawno i oczywiście co? I tak trochę w praniu się wyciągnęła, no jednak ten merino dropsowy się bardzo, bardzo wyciąga w blokowaniu, w sensie po prostu się zwiększa. Nawet z ciekawości sprawdziłam względem wzoru i faktycznie na szerokość mam taką samą szerokość jak ten rozmiar L, w który celowałam. Na długość mam tak z 1,5 cm za dużo. Na mnie ona jest taka bardzo długa, no i tak jakby tu jest spoko, no chociaż jest taka luźna, no nie? Wiadomo, że z noszeniem to się jeszcze bardziej rozciągnie wszystko. To nie jest absolutnie wina wzoru, chciałam to bardzo podkreślić, ponieważ wzór jest rozpisany po prostu genialnie. Jest bardzo tak odpowiednio, powiedziałabym, odpowiednia proporcja, kiedy tam są rzeczy proste, to Ewelina się nad nimi nie rozwleka, a jednocześnie kiedy są właśnie te takie momenty, czy tam charakterystyczne dla tego designu, to właśnie tak jest więcej informacji i w takich momentach, w których można by było mieć wątpliwości, to właśnie te informacje są, więc to jest po prostu ekstra. Także ten wzór bardzo, 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 bardzo Wam polecam. To, że czapka jest troszkę za duża, to jest oczywiście moja wina i tego, że nie zrobiłam próbki, więc jeszcze raz to podkreślam. No i teraz się właśnie zastanawiam, co zrobić z tą czapką, bo no w sumie też tak po czasie przyznaję trochę, że ten wzór nie jest idealnie dopasowany do stylu mojego męża. On woli zdecydowanie takie żakardowe rzeczy, kolorowe. I też nie wiem, czy tak jakby ten długi, wiecie, długość tej czapki mu odpowiada. Szczerze mówiąc, bardziej narzuciłam tą czapkę na druty, dlatego że byłam ciekawa tego wzoru, ale cicho.
No i teraz tak się zastanawiam, że chyba, no bo tak, mogłabym ją spróć, zrobić trochę mniejszą i coś tam, ale w sumie, kurczę, tyle pracy włożyłam w tą czapkę, no i ona sama w sobie, poza tym, że ma jeszcze nieschowane nitki, ale no jest już wyprana i no jest dobrze wykonana, więc chyba raczej może zapytam po rodzinie albo po znajomych, czy ktoś by chciał, no jest ona zdecydowanie na taką większą głowę, może akurat ktoś się znajdzie, a fajnie by było, żeby ktoś sobie korzystał z tej czapki. Więc taki mam plan, a mojemu mężowi chyba zrobię Snowy Forest Hat od Agnieszki. Home of Courts. Taki mam plan. Ale to jeszcze pieśń przyszłości. Więc tak, to jest jakby jedna rzecz, którą skończyłam. Druga rzecz, którą skończyłam, której nie mam też przy sobie, dlatego że mój synek w niej chodzi obecnie, to jest Nico Kaul. Wiecie, ten taki golfik, wrzucę tutaj też zdjęcie, taki golfik z takim tutaj kawałkiem materiału, który sięga właśnie na ramiona, coś co się nosi jakby zamiast szalika. I zestaw do zrobienia tego właśnie golfiku kupiłam na wełnianym targu na stoisku Gabo Wool, bo już od dawna tak myślałam, że chcę zrobić właśnie ten golf. Kolory też dobrałam na miejscu, bo miałam inny pomysł w ogóle na kolory, ale na miejscu po prostu ten granatowy mnie tak jakoś przyciągnął i stwierdziłam, że z tym beżowym naprawdę super wygląda i podtrzymuje to po prostu wow. Świetne jest to połączenie. No i wiecie, machnęłam też po prostu w parę dni dosłownie ten golfik, dlatego że ten wzór Niko jest tak wciągający, ja po prostu się w ogóle nie dziwię, dlaczego jest taki szał na Niko sweter, bo to po prostu było takie coś, że ja nie byłam w stanie tego odłożyć ani na chwilę, wiecie, tutaj po prostu robię zupę, a tu przerabiam oczka, no naprawdę, byłam tak wciągnięta, słuchajcie. No i ogólnie robiłam ten komin z myślą o moim młodszym synku, ale no tak jak mówiłam, on ściąga z siebie wszystko, dosłownie, więc no niestety nie przeszło to i komin wylądował u starszaka, który jest tego bardzo zadowolony. A jeszcze dorobiłam za zgodą Karoliny pasującą czapkę, bo z czapki, którą zrobiłam w listopadzie, to on już wyrósł. Pozdrawiam. Także też Wam tu wrzucę zdjęcie. Tak pokombinowałam trochę z tym wzorem i wydaje mi się, że też fajnie to wyszło. I akurat wykorzystałam te granatowe resztki po golfiku do zera, więc jestem z siebie bardzo zadowolona w kontekście też różnych inicjatyw, które Aga Kuczyńska Knit na Instagramie w tym roku zaczęła, czy też Ania Knitting Nurse. Chyba hashtag Ani to jest przerabiam swoje motki, a hashtag Agi to jest buy less, knit more, chyba. Zachęcam, one, znaczy dziewczyny zachęcają właśnie do dziergania z zapasów, także jestem też bardzo zadowolona, że udało mi się tak akurat tutaj wycyrklować, że nie mam resztek po tym projekcie. No i tak, a słuchajcie, kolejny projekt Karoliny, który skończyłam, to był mój najdłuższy WIP. Sprawdziłam na Ravelry, bo ja tak prowadzę, staram się na bieżąco uzupełniać Ravelry, że zaczęłam dziergać te skarpetki 6 sierpnia. No, to by dosyć dawno temu. Potem głównie dlatego, że złamał mi się drut 3,5 i nie mogłam ich dokończyć, ale potem Julka mi pożyczyła drut, to dokończyłam jedną, ale Julka, Juleczkownie. Bardzo dziękuję, ale mi się już nie chciało narzucać drugiej, się zaczęło to świąteczne szaleństwo. Także zmotywowałam się, żeby zczyścić trochę WIP-ów, zaczętych projektów, bo chyba miałam 4 w nowym roku, mam 2. No i też mam dzięki temu takie wspaniałe skarpetki, zobaczcie co to jest. To są skarpetki syrenkowe. Kiedyś, chyba w marcu, czyli prawie rok temu, zrobiłam skarpetki syrenkowe od Karoliny, kropy, i one po prostu wyszły niedopasowane do mojej stopy. Oddałam je mojej siostrze, ale wiedziałam, że na 100% chcę mieć skarpetki syrenkowe dla siebie. I kupiłam taką wełnę ręcznie farbowaną w B-Wool na targach Wool Fashion w Warszawie w zeszłym roku.
właśnie pod koniec marca. I po prostu tak mi się ta wełna spodobała, bo ona, te przejścia między takim, wiecie, niebieskim, zielonym, szmaragdowym, to mi się kojarzy z takimi zdjęciami laguny gdzieś tam w tropikalnych krajach, wiecie, oceanu i tak dalej. I po prostu tak wiedziałam, że to jest po prostu wełna na te skarpetki i koniec. No i połączyłam je z takim granatowym. To jest Drops Nord. Też dlatego, że Fabel mi się wydaje, że trochę no, nie był dla mnie taki miły. Chciałam spróbować innej włóczki skarpetkowej, więc wybrałam Drops Nord. Już trochę w nich chodziłam, że jak widać pewnie, że może tutaj jakieś takie są kłaczki. No, ale wiecie, no uważam, że wow. Nie wybrałam białej włóczki, bo bałam się, że będzie za mały kontrast, bo tutaj ta włóczka farbowana jest czasem naprawdę taka bardzo jasna. A tak z tą ciemną wydaje mi się, że wygląda ok. No i nie wiem właśnie, czy to widać. Tutaj jest w jednej skarpetce. Tą zrobiłam właśnie w wakacje i tak leżała, czekała na swoją parę. Jest ten ogon syrenki tutaj. Aha, jeszcze jedna modyfikacja, którą zrobiłam, to tam we wzorze jest tak, że się dzierga ten schemat, a potem już się przechodzi do pięty, ale ja lubię trochę dłuższe nogawki, czy tam cholewki, jak skarpetki są trochę dłuższe, więc tu po prostu zrobiłam jeszcze jedno powtórzenie tego schematu takiego podstawowego, tych łusek. No i tak, i tu zrobiłam i na pewno zamknęłam też palce ściegiem dziewiarskim, bo jakoś w tych skarpetkach, w których jest tak, że się dzierga do końca, a potem zaciska przez tam ostatnie, nie wiem, 6 czy 8 oczek, to mi to się jednak rozładzi. Ja jakoś tak nie umiem tego dobrze zacisnąć, więc wolę też właśnie to, jak że na stopie się układają palce, to wolę to zamknięcie ściegiem dziewiarskim. Więc to jeśli chodzi o modyfikację wzoru. No i tak, tu jest ten ogon na górze, a tu jest ten ogon na dole. Tu może trochę bardziej widać, jak to wygląda. No, ten wzór uważam jest naprawdę mega efektowny. Karolina jak zwykle zrobiła super robotę. Chyba są 4 rozmiary rozpisane. Schematy są zarówno białe na czarnym i czarne na białym, czyli że można sobie zależnie właśnie od tego, jak się ma zebrane te włóczki, to można sobie wygodniej dziergać. Także no bardzo, bardzo Wam polecam ten wzór. Bierzcie i dziergajcie, bo warto. Słuchajcie, Jezu, no zostało mi jakieś 10 minut, nie wiem, czy zdążę co Wam tutaj powiedzieć. Może Wam powiem właśnie o tych prezentach świątecznych, bo jednym z prezentów były blokery, które dostałam od... To są blokery z Na Sztuki Studio od Natalii. No, bardzo je polecam, tak. Po pierwsze, to jest wygodne, bo można sobie zawiesić też na jakiejś suszarce czy coś, że da się je przełożyć. Po drugie, rozmawiałam też z Natalią na wełnianym targu i tutaj ta noga jest troszkę węższa niż w takich klasycznych drewnianych blokerach i mi to odpowiada, bo ja mam właśnie wąską łydkę i mi się wydawało, że mi za bardzo naciągają jakby blokery skarpetki, a tutaj nie ma czegoś takiego. One są puste w środku, więc no, bardzo też szybko schnie skarpetka w nich. W jedną noc już jest sucha. No i przede wszystkim są metalowe, nic nie haczy, a wiadomo, że na przykład przy żakardowych skarpetkach to jest szczególnie ważne, żeby tam nie wyciągnąć żadnej nitki. I właśnie na święta zamówiłam sobie takie blokery w rozmiarze M, a Mikołaj mnie zaskoczył, bo przyniósł mi też w rozmiarze XL, więc no teraz jestem taka przeszczęśliwa. Bardzo Wam polecam te blokery. Dobra, jak to mamy z głowy, to Wam szybko powiem może o dwóch whipach, które mam na drutach. Jeden to jest po prostu epopeja, sweter dla mojego męża na drutach 3 mm. Osiągnęłam tutaj, no tak szybko Wam pokażę, bo to naprawdę... Osiągnęłam przełom wczoraj wieczorem, połączyłam body z rękawami. I teraz tak wygląda. Mam tutaj może z 5 rzędów zrobionych już po tym połączeniu.
robi się go od dołu. No, dosyć go przybyło, bo ostatni raz, jak wam pokazywałam, to chyba miałam zaledwie ściągacz. O, tu jakiś tyle. Ten. Miałam chyba zaledwie tyle zrobione, no więc widzicie, że spieszę się, bo mój mąż już takie komentarze waj, że o, czy tej zimy jeszcze pochodzę w tym swetrze, coś tam. No więc jestem już bliżej niż dalej, bo zaraz zacznę robić ten karczek taki żakardowy. No ale też trochę się przeraziłam, bo tak wiecie, przyjrzałam się dokładniej i patrzę, że tam w niektórych rzędach trzeba prowadzić naraz cztery nitki, w sensie cztery kolory naraz i ja nie wiem, ja nawet trzech naraz nigdy nie dziergałam, więc tak nie wiem, jak to wyjdzie. Aha, a kolory kontrastowe jeszcze wam pokażę, tak dla... Nie wiem, czy to jakoś tak dobrze widać. To będą takie liski w tym kolorze cynamonowym. Tło będzie białe, tutaj na górze właśnie. I tu jeszcze jest jeden taki kolor kontrastowy, nougat. No, więc w sumie nie jest taki bardzo kontrastowy, ani nawet do tego. Ale myślę, że właśnie taki spokojniejszy. No, mój mąż sam wybierał te kolory, więc na pewno mu się będzie podobało w takim, układzie. Więc tak, słuchajcie, no pędzimy, bo zaraz tu przyjdą moje chłopaki i wtedy... To już nic nie powiem. A co gorsza, to mam taki bałagan, będę to musiała posprzątać, bo oni mi to zaraz wszystko rozniosą. No a drugi sweter, który obecnie mam na drutach, drugi projekt, to jest Great Love Cardigan ze wzoru od Anke Strick. On jest na takim etapie, że zrobiłam jeden rękaw. To jest taki, wiecie, ma być taki otwarty kardigan bez guzików. No i zrobiłam jeden rękaw i trochę jakby body. Bo z tego, co pamiętam, już wam pokazywałam chyba go, już byłam w stanie go przymierzyć, więc podejrzewam, że tutaj on już był połączony. No. Więc tak. Więc i tu podebrałam już teraz oczka na drugi rękaw. I będę teraz robić drugi rękaw, bo tak mi jest łatwiej najpierw zrobić rękawy, a potem już mi zostanie tylko tak jakby body w dół. No i to się robi na drutach 4,5 mm, więc przynajmniej jest jakaś odskocznia od tych drutów 3 mm. No i mam nadzieję, że to się szybko zrobi, bo ogólnie będziecie się śmiać ze mnie, ale moim postanowieniem na ten rok jest robić więcej rzeczy dla siebie. Jak widać po tym, co pokazałam, świetnie mi idzie. Ale nie, no serio. Serio chciałam zrobić więcej rzeczy dla siebie. No bo w sumie ja mam dwa swetry, żadnego kardiganu, dwie bluzki letnie i to jest tyle rzeczy, które ja zrobiłam z takich większych dla siebie. Więc trochę mało, uważam. No i właśnie taki jest plan, żeby robić więcej dla siebie. I w tym temacie mogę wam pokazać jeszcze próbeczkę, którą zrobiłam, z której chcę zrobić home kamizole. Kamizole? Kamizol? To jest, słuchajcie, bawełna z wiskozą, którą kupiłam kiedyś w sklepie Makunki. No i tak nawet mi się zgadza tutaj ten, dlatego że wzięłam od razu pół rozmiaru mniejsze druty, bo już znam siebie. Nawet mi się zgadza próbka w miarę. O, tak to wygląda. To jest linie 23 Club. Coś takiego. Akurat 50% bawełna, 50% wiskoza. I akurat mam dokładnie tyle metrażu, co we wzorze. We wzorze jest sugerowana włóczka z kaszmirem i to niby chyba ma być jako taka, wiecie, taka podkoszulka, ale jednak na zimę. A ja bardziej będę to, właśnie sobie tak wyobrażam, że będę z tego korzystać na lato. Więc, ale też jakby, no już teraz mogłoby mi się przydać, więc na to już zrobiłam próbkę. Tak z planów, szybko tutaj przelecę. A druga rzecz, którą chcę narzucić, to jest lento. To jest sweter z tego magazynu Lane, chyba, który jest bardzo popularny. Teraz Rebecca de Crea Bea robi Lento Cal.
I po prostu jestem taka jakaś zainspirowana, żeby... Znaczy już od jakiegoś czasu miałam ten lento tak na oku. A tak, kwestie są takie. Mam na drutach dwa szare swetry. Dwa ciemnoszare swetry. I zdałam sobie z tego sprawę, sobie myślę, kurde, no... Sorry, ale no nie mogę tak bez koloru zupełnie. Jakoś tak się złożyło, że i ja dla siebie ten ciemnoszary i dla męża ten ciemnoszary głównie, no po prostu już nie mogę tych ciemnoszarych oczek oglądać, więc stwierdziłam, że potrzeba trochę koloru w moim życiu. No a na targach, na wełnianym targu jechałam tam z taką intencją, że kupię sobie taki jeden super motek, taki właśnie dla siebie, taki bardziej luksusowy i wydam na to pieniądze i w ogóle. No i kupiłam u Die Die Dan motek Deli, która jest miksem 70% baby alpaka, 20% jedwab i 10% kaszmir w kolorze kurkumy. To jest podobny kolor do takiego sweterka, który Wam kiedyś pokazywałam, który zrobiłam z brushed alpaka silk w kolorze curry. I uważam, że to będzie świetne połączenie, też dlatego, że Lento, on ma taki dziwny, ma chyba 15 oczek w 10 cm, na drutach 6 mm, więc ten próbka jest taka dosyć luźna. To nie jest taki sweter prześwitujący, ale wiecie, taka dosyć luźna, a ta alpaka jest grubsza niż mohair, w sensie no troszkę jest taka bardziej, wiecie... niż nitka kit silka, więc myślę, że akurat to będzie fajne, tylko muszę zrobić próbkę. No a w tym kolorze uważam, że dobrze wyglądam. I ogólnie mam taki kardigan kupiony w kosie, właśnie w takim podobnym kolorze i ostatnio po prostu codziennie w nim chodzę, więc no stwierdziłam, że muszę sobie też zrobić sweter właśnie w podobnym kolorze i myślę, że to, tylko muszę sobie dokupić drugi motek tej kurkumy, żeby mieć dwa motki i tam wystarczy, bo tam jest właśnie 800 metrów włóczki, czyli dwa takie motki, no a tego, zaraz, ile tutaj jest? 140 metrów chyba? 140 metrów, czyli 6 motków, 6, 4, tak, 6 motków tego i dwa motki tego i będzie gicior. No i tak to z moich planów najbliższych. Mogę Wam jeszcze pokazać jeszcze z prezentów dziewiarskich, to dostałam też od mojej rodziny torbę z Knit for Knit we współpracy z Dagną Zielińską. Tara! Tutaj widzicie cały ten sweter wielgaśny, znaczy ja bym go mogła jeszcze upchać, ona ogólnie się domknie, tam jeszcze są trzy motki włożone i proszę bardzo. Ta-da-dam. Tutaj jest pasek, można chodzić z paskiem. Tutaj jest informacja. No bardzo fajna jest ta torba. Znaczy tak myślałam, że ona będzie trochę większa, jakby rozmiarem. Nie wiem dlaczego jakoś tak mi się wydawało. A w sumie jestem zaskoczona, że ona jest taka, wiecie, no nie jest duża, a jest właśnie na maksa pojemna. W środku oczywiście jest jeszcze dużo różnych kieszonek. I takie na druty węższe i taka jedna większa. Tu jest ten taki, tu można markery sobie zaczepić. No więc wiecie, no jestem bardzo, bardzo zadowolona z tej torby i mam w końcu jakąś porządną torbę dziewiarską, bo w tych takich moich niby torbach, no to po pierwsze takiej w rozmiarze swetra to już miałam mało, znaczy właściwie żadnej. Oprócz tej, co jest jakimś też z kosa chyba torbą po prostu. No więc to i jeszcze dostałam i to już, i nie dostałam żadnych innych prezentów, żeby było jasne. Dostałam pierwszy w życiu mój zestaw drutów. Skusiłam się na ten zestaw z serii Mindful od Knit Pro. Zestaw Kindness to jest zestaw drutów krótkich, bo ja w ogóle bardzo lubię krótkie druty. A właśnie mi brakowało większości rozmiarów. I tutaj jest 7 rozmiarów drutów krótkich, od 3 do 6. I są też tutaj te żyłki obrotowe, bo do tego jeszcze jest taka, o, taka torobunia. I tutaj mamy dwie obrotowe żyłki, ten
miarkę do drutów, dużo bardzo dużo znaczników, nawet nie wiem, co z nimi zrobię, aż tyle nie potrzebuję chyba. No i tak, bardzo, bardzo mi się sprawdza ten zestaw, super są te obrotowe żyłki, one naprawdę są też takie fajne, że się nie odkształcają, więc polecam, gdyby ktoś był zainteresowany. Chciałam jeszcze przy okazji rozstrzygnąć konkurs, bo w odcinku o Laurze Penrose zrobiłam konkurs na wzór od Laury, który można wygrać. Także jury w składzie ja, mój mąż i moja siostra przejrzały wszystkie komentarze i wzór od Laury wygrywa Aguś, taki nick na YouTubie. Tutaj wstawię zwycięski komentarz. Bardzo nam się spodobała właśnie idea pasujących udziergów razem z mamą i w ogóle tak jakoś to nas chwyciło za serce, a jeszcze mnie i moją siostrę, ponieważ jesteśmy po anglistyce, to właśnie to, że ćwiczenie, słuchanie brytyjskich jakby treści do ćwiczenia wymowy, to tak obie to też ćwiczyłyśmy. Więc gratulacje i jeżeli to oglądasz, to skontaktuj się ze mną, a ja też się spróbuję z Tobą skontaktować w sprawie odebrania nagrody. I jednocześnie bardzo serdecznie przepraszam, bo obiecywałam, że rozwiążę ten konkurs do 31 grudnia, a jest, jak to nagrywam, 9 lutego, więc trochę mi się zeszło, no ale tak, miałam różne perturbacje, nie będę wchodzić w szczegóły. Powiem tylko, że to jest ostatni raz, kiedy nagrywam w tym miejscu, bo będziemy się przeprowadzać, także będzie niespodzianka w kolejnym odcinku, gdzie jeszcze sama nie wiem, gdzie będę nagrywać. Także tak, dzieje się, jest wesoło. Bardzo się cieszę, że chociaż tę chwilę znalazłam, żeby z Was update'ować z projektami. Mi też to bardzo pomaga, jak nagrywam i sobie tak to wszystko układam w głowie. No i co? Do zobaczenia, mam nadzieję, że w bardziej jakichś takich kolorowych tutaj okolicznościach i wśród bardziej kolorowych projektów na drutach niż ciemnoszary. Także tak, ściskam Was mocno i do usłyszenia, do zobaczenia. Pa!